Cześć, witajcie w Science in Progress. Dzisiaj kilka słów o równaniu stanu gazu doskonałego, czyli o równaniu Clapeyrona. Cóż to takiego w ogóle jest równanie stanu? Równanie stanu yy, opisuje stan danego układu. No To akurat można było się domyślić bez specjalnego nadwyrężania naszego umysłu, ale cóż to takiego jest stan układu? Stan układu jest to zbiór parametrów, które dany układ opisują, funkcji stanu, które dany układ opisują. I tak tymi parametrami, które opisują układ, może być na przykład masa, ciśnienie, temperatura, czy na przykład objętość takich podstawowych parametrów opisujących stan układu. I funkcje stanu są to funkcje, które zależą tylko i wyłącznie od tych parametrów, od tego konkretnego stanu. Równanie stanu będzie opisywało nam dany układ, wiązało ze sobą te parametry. I my dzisiaj poznamy równanie Clapeyrona, równanie stanu gazu doskonałego. Co to jest w takim razie gaz doskonały? Gaz doskonały jest to model fizyczny gazu, model fizyczny jakiś taki no, nieistniejący w rzeczywistości Gaz, który jest modelem uproszczonym w stosunku do gazów takich rzeczywistych, gdyż w przypadku gazu doskonałego zakłada się, że spełnione są następujące warunki. Po pierwsze, brak jest oddziaływań międzycząsteczkowych, z wyjątkiem odpychania się cząsteczek gazu w trakcie zderzeń, no bo oczywiście w gazie, w gazie wiemy, że cząsteczki są w ciągłym ruchu i się zderzają ze sobą. Brak oddziaływań międzycząsteczkowych. No, jest to trudne do spełnienia w przypadku gazów rzeczywistych, zwłaszcza jeśli mówimy o y, trochę większych ciśnieniach. W przypadku gazów rozrzedzonych jest to jeszcze y, jak najbardziej no, akceptowalny warunek i możliwy do częściowego spełnienia. Drugi warunek objętość cząsteczek jest znikomo mała w stosunku do całej objętości gazu. Czyli tutaj no, też w przypadku gazów rozrzedzonych będzie faktycznie to można zaznaczyć, że ten warunek jest spełniony. W przypadku większych ciśnień, wtedy kiedy tych cząsteczek jest dużo w danej objętości, to tutaj od tego warunku już odchodzimy. Gazy rzeczywiste, no mimo że cząsteczki są małe, to jednak cząsteczki gazu jakoś tam, jakąś tam objętość w przestrzeni zajmują. I teraz no, i w przypadku rozrzedzonych gazów, oczywiście, będzie to niewielka część całej objętości, ale w przypadku gazów pod wysokimi ciśnieniami, to już może być dosyć znacząca część. Zderzenia cząsteczek są doskonale sprężyste. To jest trzecie założenie, które spełnia, trzecie warunki, które spełnia ten gaz doskonały. No, tutaj chodzi o to, doskonale sprężyste, nie ma żadnych strat energii w tych zderzeniach, i czwarta. Czwarta, czwarty warunek cząsteczki znajdują się w ciągłym chaotycznym ruchu. No tutaj tak jak, tak jak to w gazie jest. Jest to, jest to model, model taki wyidealizowany idealny gaz. Jednak równania stanu, równanie stanu które opisuje ten gaz równanie Clapeyrona, do którego za moment dojdziemy, okazuje się, że mimo tego, że stworzone na podstawie takiego idealnego modelu całkiem dobrze opisuje gaz rzeczywiste. W takich w miarę umiarkowanych warunkach ciśnienia i temperatury, bo jeżeli oczywiście wytworzymy bardzo wysokie ciśnienia, to już to równanie nie pracuje. Ono już nie działa, ono już jest, daje wyniki zdecydowanie inne od pomiarowych, ale w przypadku takich umiarkowanych warunków, to jeszcze też powiem i przypomnę: to równanie stanu gazu doskonałego, będące najprostszym równaniem, najbardziej ogólnym równaniem stanu gazu działa całkiem całkiem dobrze. Równanie stanu gazu doskonałego, czyli równanie Clapeyrona nie powstało od tak od razu, nie wiadomo, kąt. Już wcześniej przed jego przed opublikowaniem jego były prowadzone badania nad gazem, które doprowadziły do powstania no, kilkunastu nawet praw gazowych. My tutaj przytoczymy cztery z nich, które to są bezpośrednio związane z równaniem stanu gazu doskonałego i zawierają jakieś jego części. Te prawa tutaj przedstawię w kolejności historycznej, tak jak były one publikowane. Pierwsze z nich, prawo Boyla-Mariota, tutaj dwie daty, dlatego że ono zostało opublikowane niezależnie przez tych dwóch naukowców przez Boyla w roku 1662, przez Mariota w roku 1676. Mówi ono o tym, że w stałej temperaturze objętość V danej masy gazu, jest odwrotnie proporcjonalna do jego ciśnienia. Czyli możemy tutaj zapisać, że V jest odwrotnie proporcjonalne do P, czyli proporcjonalne do 1 przez P, lub P razy V jest konstant. I, yy, I faktycznie to możemy zaobserwować na co dzień takie zjawisko, choćby przy zabawie z jakimś balonem, gdyż z tego prawa wynika, zobaczcie, że jeżeli rośnie ciśnienie, to maleje objętość. I faktycznie możemy na balon podziałać jakąś siłą, jakimś ciśnieniem. Możemy go po prostu zdusić, no i objętość tego balonu będzie mniejsza. Następne prawo, drugie prawo, które tutaj e, możemy przytoczyć, które możemy powiązać jakoś z prawem, e, z równaniem stanu gazu doskonałego, prawo Charlesa. Z roku 1787. Mówi ono o tym, że ciśnienie gazu P w stałej objętości zwiększa się o stały ułamek ciśnienia tego od gazu zmierzonego w temperaturze 0 stopni Celsjusza przy wzroście o 1 stopień Celsjusza. Ono tutaj zapisane bezpośrednio z tego sformułowania wygląda tak, że P równa się P0 razy 1 plus T przez 273. Małe te, gdyż tutaj temperatura jest stopnia Celsjusza, przez to jest to mało, może mm, takie praktyczne. My tutaj w obliczeniach, w tym prawie stanu gazu doskonałego, będziemy stosowali temperaturę w Kelwinach, dlatego że tutaj nie ma niebezpieczeństwa, że pojawi się jakieś zero. Użycie Kelwinów jest, jest, jest jednak wygodniejsze, ale to prawo, mimo takiej dosyć skomplikowanej może postaci, zapisane może być też inaczej. Mianowicie zapisane może być po prostu tak, że ciśnienie jest proporcjonalne do temperatury. Czyli jeżeli temperatura rośnie, to rośnie też ciśnienie. Jeżeli temperatura maleje, to ciśnienie będzie spadało. To też możemy zaobserwować jakoś w życiu codziennym, choćby na przykład w kuchni, w szybkowarze. Jeżeli podgrzewamy szczelnie zamknięty szybkowar, no to tam rośnie oczywiście temperatura i rośnie też tam ciśnienie. Dlatego też no, możemy tam uzyskać temperatury nawet większe niż, niż 100 stopni Celsjusza. Z tym idą też pewne niebezpieczeństwa. Oczywiście szybkowary mają jakieś tam zabezpieczenia, jakieś tam zawory, ale jeżeli na przykład na pewno kojarzycie takie butle z gazami, czy to technicznymi, czy to jakimiś no, czystszymi, ale takie duże butle stalowe z gazami około 1,80 m wysokości. One to są butle, w których na początku, już jak jest napełniona taka butla, może być nawet i 200 atmosfer ciśnienia. No i teraz, jeżeli taka butla wstałaby na słońcu, nagrzewałaby się, no to jest zawsze jakieś ryzyko, że, że, że tam może coś pójść nie tak i ta butla może, może eksplodować. Przy, przy wzroście ciśnienia powyżej jakiejś tam granicy, czy jakiejś tam wady, wady butli. Dlatego też no, nie powinno się tak, oczywiście nie robi się tak, nie można tak robić. Ogrzewanie w ogóle jakichkolwiek zamkniętych pojemników, zamkniętych naczyń może być niebezpieczne, z tym trzeba uważać. Albo mieć tutaj naczynie, które jest do tego dostosowane i mieć pewność, że, że ono wytrzyma to ciśnienie, że to jest na przykład jakiś autoklaw, który jest przystosowany do takich wysokich ciśnień. No, trzeba z tym uważać, gdyż że faktycznie wzrost temperatury w kelwinach dwukrotny powoduje dwukrotny wzrost ciśnienia i jest to, jest to naprawdę może być to niebezpieczne kolejne prawo gazowe które tutaj omówimy prawo Gailusaka z roku 1802 roku mówi ono o tym że podczas przemiany izobarycznej stosunek objętości gazu do jego temperatury jest stały. Spójrzcie, że tutaj w tych prawach dotychczas przedstawionych, tych wybranych, które tutaj doprowadzą nas jakoś do prawa stanu, do równania stanu gazu doskonałego, występują trzy parametry stanu: ciśnienie, temperatura i objętość. Ciśnienie, temperatura i objętość, te trzy parametry i są wiązane ze sobą parami. No, parami dlatego, że jeżeli my byśmy zmieniali dwa z nich, no to trudno zauważyć, jak ten trzeci zależy od, od tych dwóch zmienianych. Dlatego też choćby tutaj w tym prawie Gailusaka mamy stałe ciśnienie, tak, przemiana izobaryczna, czyli stałe ciśnienie no i badane tutaj w tym prawie było, jak e, temperatura zależy od objętości. No i wyszło tutaj że w, przy stałym ciśnieniu im jest wyższa temperatura tym jest wyższa objętość tym jest wyższa e, objętość e, tutaj te wcześniejsze prawa również miały sta, jakąś stałość zachowaną no w prawie Charlesa była stała e, objętość a w prawie Boylea mariota była stała temperatura, więc w każdym, przypadku, e, w każdym przypadku mamy tutaj jakąś parę badaną przy trzecim parametrze parametrze który, który jest stały. Tutaj jeszcze domyślnie może też stała była ilość tego gazu w każdym z tych przypadków. No ale to już to, to, to już nie jest teraz takie najistotniejsze. Bo no, ona musiała być stała, bo wiadomo, że jeżeli na przykład mam dwa razy więcej gazu w tych samych warunkach, zajmie to dwa razy większą temperaturę, dwa razy większą objętość, prawda? Więc to jest to jest jasne. No ale dobrze, tutaj to prawo Gay-Lussaka, o czym ono mówi, o tym, że objętość jest proporcjonalna do temperatury. Możemy to zapisać w ten sposób, albo również inaczej, również w ten sposób, że V przez T jest konstans. Czyli wzrost temperatury powoduje wzrost objętości. I odwrotnie, spadek temperatury powoduje spadek objętości. Następne, trzecie, czwarte prawo, e, ostatnie tutaj z tych wspomnianych, prawo Avogadra. Prawo Avogadra, które zostało odkryte w roku 1811 i ono mówi o tym, że w tych samych warunkach fizycznych, to jest w takiej samej temperaturze i pod takim samym ciśnieniem, czyli tu dwie, jest, dwa z tych parametrów są stałe, w równych objętościach różnych gazów znajduje się taka sama liczba cząsteczek. Czyli jeżeli weźmiemy w tych samych warunkach na przykład ciśnienia i temperatury litr, dwóch gazów będzie tam taka sama liczba tych indywiduów, które ten gaz budują. Tutaj w ogóle te osiągnięcia Avogadra były niezwykle istotne i przełomowe, jeśli chodzi o tę tematykę. Jednak zostały dopiero docenione po jego śmierci. To był koniec pierwszej połowy XIX wieku, kiedy to zostały te, przez Kanizarro zostały te te za, Zaczęło się to docenianie Avogadra 4 lata po jego śmierci przez Kanizarro. I tutaj no, w tym przypadku, akurat tego, tego prawa, możemy zapisać na przykład, że objętość jest proporcjonalna do liczby moli. Możemy też to tak zinterpretować, że jeżeli mam stałą objętość gazu, to mam stałą liczbę moli jeżeli nawet moli byśmy nie chcieli tutaj wbijać, żeby tego nie mieszać na razie, no możemy to n potraktować jako liczbę cząsteczek, ale przecież mole będą zdecydowanie przyjaźniejsze, to doskonale wiemy, że mol jest jednostką liczności, więc tutaj jak najbardziej też podejście takie, że objętość jest proporcjonalna do liczby moli, w tych samych warunkach oczywiście ciśnienia temperatury, takie podejście jest też jak najbardziej słuszne. Czyli zobaczcie, mamy tutaj 3 trz... Cztery prawa gazowe, cztery prawa gazowe, wybrane, bo tych praw gazowych, tak jak już chyba mówiłem, jest, jest więcej. I w tych prawach gazowych, z tych czterech praw gazowych, możemy wynotować takie zależności. PV jest konstans. P jest proporcjonalne do T. V jest proporcjonalne do T. I V jest proporcjonalne do N. Czyli Objętość będzie proporcjonalna do liczby moli. Takie cztery zależności możemy z tych czterech praw gazowych wywnioskować. No i te zależności pojawiają się w równaniu stanu gazu doskonałego, zebrane razem z doprecyzowaniem, z dołożeniem czegoś jeszcze. Z dołożeniem czegoś jeszcze. Tu oczywiście też no. Nie można tak może wprost powiedzieć, że klapeiron że wziął te cztery prawa i po prostu je połączył, bo tutaj jeszcze wymagało to określenia jakiegoś współczynnika proporcjonalności, ale te zależności w prawie stanu gazu doskonałego mają swoje odzwierciedlenie. Równanie klapeirona, czyli to równanie stanu gazu doskonałego zostało opublikowane w roku 1834 i jest to najbardziej ogólna postać równania stanu gazu doskonałego. Istnieją oczywiście inne też równania stanu gazu doskonałego, jak choćby równanie Van der Waalsa, czy równanie wirialne. To są równania, które możemy potraktować jako takie ulepszenia równania Clapeyrona, uściślenia, dlatego że równanie Clapeyrona no, zostało sformułowane przy zastosowaniu takich pięciu założeń. Otóż, mianowicie, pierwsze z tych założeń było takie, że gaz składa się z poruszających cząstek. No, jest to, jest, to, jest to jasne. Drugie, cząsteczki zdarzają się ze sobą oraz ze ściankami naczynia, w którym się znajdują. Trzecie założenie: nie ma oddziaływań międzycząsteczkowych w gazie, z wyjątkiem odpychania w momencie zderzeń. Czwarte, objętość, rozmi czyli rozmiary cząsteczek są pomijalnie małe. I piąte, zderzenia cząsteczek są doskonale sprężyste. Zobaczcie, że to tak naprawdę są założenia gazu doskonałego. Więc to równanie klapierona zostało sformułowane, opracowane w postaci tej właśnie tutaj, która już, którą już zobaczyliście, PV równa się NRT w postaci dla gazu doskonałego. I tutaj mimo, że mimo, że to równanie zostało właśnie stworzone dla gazu doskonałego. Ono całkiem dobrze opisuje gazy rzeczywiste. Ono całkiem fajnie pracuje dla gazów rzeczywistych, jeżeli nie wykonujemy tutaj jakichś obliczeń w ekstremalnych warunkach, czyli na przykład, no, tutaj te temperatury stosowalności i ciśnienia, dla których można stosować to równanie klapierona oczywiście zależą od tego, jaką chcemy mieć dokładność, no bo to też nie jest tak, że do 100 stopni ono działa super, a w 101 stopniach już nie działa wcale. Im te temperatury są wyższe i te ciśnienia są wyższe, to to równanie zaczyna odchodzić od, od wyników eksperymentalnych. No ale taka sensowna stosowalność to jest kilkadziesiąt do może 100 atmosfer i powiedzmy te kilkaset 300-400 stopni Celsjusza, czyli w kelwinach byłoby to odpowiednio e, 600 czy 700 tutaj no, to też jest kwestia umowna zależy jak chcemy, jaką chcemy mieć dokładność w każdym razie w takich warunkach codziennych, pokojowych powiedzmy to to równanie jak najbardziej dobrze działa i ono z powodzeniem może być stosowane w takich codziennych obliczeniach kiedy nie zależy nam na super super precyzji to równanie w postaci PV równa się NRT zobaczcie, że ono jest niezwykle proste ono jest takie bardzo eleganckie tutaj jest, są parametry stanu Prawda, które już nam się pojawiły. Jest ciśnienie, P, jest V, objętość, N, liczba moli, to też już y, tutaj powiedzieliśmy sobie ostatnio przy prawie Avogadra, T temperatura i pojawia się jeszcze R. Dodatkowym czynnikiem jest tutaj R. R będzie tym współczynnikiem takim, który to równanie, no powoduje, że ono jest z lewa strona zgodna z Prawą. Spójrzcie, że te zależności, o których mówiliśmy poprzednio, one jak najbardziej w tym prawie są zachowane. PV równa się NRT. Jakie zależności ostatnio mieliśmy? No, mieliśmy takie, że P razy V musi być konstant. Przecież ta prawa strona równania zawiera w sobie co? N, liczbę moli gazu. R, stałą gazową, tę temperaturę, która. No jest stała w założeniu, żeby PV było konstant, bo przecież o tym mówiło też to prawo. Zgadza się. Jeszcze mieliśmy, mieliśmy, jeszcze takie założenie tam, że ciśnienie jest proporcjonalne do temperatury. No faktycznie tutaj P jest, e, P proporcjonalne do T. Są oczywiście jeszcze jakieś współczynniki tu proporcjonalności można było tworzyć, no ale to... To jak najbardziej występują na tym samym poziomie równania, powiedzmy są do siebie proporcjonalne. Również V miało być proporcjonalne do temperatury, prawda? Jest proporcjonalne do temperatury. No przecież moglibyśmy sobie to przekształcić, podobnie zresztą jak P, że V to jest nr przez P razy t. nr byłoby współczynnikiem proporcjonalności. Jak najbardziej to działa. Co jeszcze było? Było jeszcze to, że objętość jest proporcjonalna do liczby moli. Tutaj również to prawo, to, ta zależność występuje i objętość i liczba moli występują na tym samym poziomie, powiedzmy tego równania względem znaku równa się, więc są do siebie tutaj proporcjonalne, są do siebie proporcjonalne. Cztery z y, czynników z wielkości, które występują w tym równaniu PVNT, znamy już doskonale, no to teraz. Można by powiedzieć dwa słowa o R, czyli o stałej gazowej. Uniwersalna stała gazowa R jest to stała, która jest niezwykle istotna w przypadku nie tylko równania Clapeyrona. Ona jest też powiązana niezwykle mocno z dwiema innymi stałymi, ale to, to za moment. I tutaj ona jest definiowana jako praca wykonana przez jeden mol gazu doskonałego, podgrzewanego o jeden Kelvin, czy o 1 stopień Celsjusza, bo akurat jeśli chodzi o o szerokość powiedzmy tych jednostek to one są sobie równe zmiany w stopniach Celsjusza są równe zmianom w Kelwinach podczas przemiany izobarycznej czyli izobarycznej tej pod stałym ciśnieniem i ta stała jest również współczynnikiem w równaniu Clapeyrona, uniwersalna stała gazowa R no i teraz jaką ona ma, jaką ona ma wielkość stała gazowa R w tablicach najczęściej jest definiowana jako 8,314 tam oczywiście jeszcze występują dalej liczby po przecinku, ale tutaj już one są mniej istotne. To jak przybliżenie, jak najbardziej wystarczy w przypadku takich normalnych obliczeń. 8,314 j przez mol razy Kelvin. Joule przez mol razy Kelvin. I tutaj widać wyraźnie, że faktycznie ta definicja stałej gazowej jak najbardziej ma odzwierciedlenie w tej jednostce. Joule, czyli energia, czyli praca, przez mol razy Kelvin. 1 mol, 1 Kelvin no to 8,314 J. Tak to, tak to jest. Ale w przypadku zadań takich dotyczących przemian gazu, nie zawsze chodzi może o, o energię. Na pewno w równaniu Clapeyrona nie bardzo może chodzi o energię tak bezpośrednio. Najczęściej równanie Clapeyrona jednak liczymy, jeżeli na przykład chcemy obliczyć jaką objętość ma gaz w danych warunkach, czy ile jest moli gazu w danych warunkach, więc te, ta energetyczna część tej stałej gazowej nie jest dla nas najistotniejsza. Tutaj Możemy też tą stałą gazową spotkać w innej jednostce. Mianowicie możemy spotkać ją w jednostce takiej i liczbowo byłoby to dokładnie to samo. Pascale razy metry sześcienne przez mol razy Kelvin. Byłoby to dokładnie to samo, co w przypadku Joula przez mol razy Kelvin. To są jednostki, które sobie są. Równe. A dlaczego one sobie są równe? No bo spójrzcie, że jeżeli na przykład możemy między tymi jednostkami bardzo łatwo my przejść. Joule jest to newton razy metr, tak? Jest to newton razy metr. No praca to newton razy metr. Co możemy dalej tu zrobić? Weźmy sobie ten newton razy metr, pomnóżmy razy. 1, no bo jeżeli przechodzimy, możemy mnożyć zawsze razy 1, ale 1 zapisane w postaci metr sześcienny przez metr sześcienny. No to i tak jest 1, więc jak najbardziej mogę przemnożyć. No i jeżeli przemnożę przez to, zostaje mi tu oczywiście się to skróci do kwadratu zostaje mi newton razy metr sześcienny przez metr kwadratowy. A co to jest newton przez metr kwadratowy? Newton przez metr kwadrat to jest oczywiście siła na powierzchni, czyli jest to ciśnienie, czyli są to Paskale razy metry sześcienne. Czyli jak najbardziej można um, te, tę jednostkę y, stosować zamiennie. Ale tutaj w przypadku tej stałej gazowej jest jeszcze jedna ciekawa sprawa. Otóż, otóż w Najczęściej w takich zadaniach obliczeniowych nie mamy raczej do czynienia z metrami sześciennymi gazu, tylko z decymetrami. Nie mamy też do czynienia z paskalami, a najczęściej są to hektopaskale. Tutaj e, dlatego też ta stała gazowa może być stosowana w takiej postaci. 83,14 hektopaskali razy decymetry sześcienne przez mol razy kelwin. Zobaczcie, że tutaj zmieniła się jednostka, ale zmieniła się też wartość. Na szczęście nie zmieniła się wartość, zmieniła się tylko w ten sposób, że został przesunięty przecinek. Jak to tutaj udowodnić, że faktycznie tak jest? Wyjdźmy sobie tutaj od paskali razy te nasze metry sześcienne i teraz do czego chcemy tu dojść? Chcemy dojść do hektopaskali do decymetrów sześciennych, żeby pokazać, że ten, ta relacja jest pomiędzy tymi erami musi być 10. No hektopaskal to jest 100 paskali, czyli jeżeli tu mam paskala, chciałbym zapisać to w hektopaskalach, to będzie oczywiście jedna setna, prawda? Jedna setna hektopaskala to jest paskal. A co z metrami sześciennymi? No e, chciałbym mieć decymetry sześcienne. Chciałbym mieć decymetry sześcienne. Decymetr sześcienny, jaka to jest, ile decymetrów sześciennych to jest jeden metr? No, musi być tysiąc. Musi być tysiąc w tym wypadku. Tysiąc decymetrów sześciennych to jest jeden metr sześcienny przecież. A jedna setna hektopaskala to jest jeden paskal. Tak przecież musi być. No i teraz jeżeli tu wymnożymy, to oczywiście skrócimy, tu zostanie 10. Wychodzi, że jest to 10 hektopaskali razy decymetry sześcienne. Czyli tutaj ta jednostka hektopaskale razy decymetry sześcienne jest 10 razy mniejsza niż ta nasza wyjściowa paskale razy metry sześcienne dlatego też jak chcę wyznaczyć, wy, wy, wyznaczyć stałą gazową wyrazić ją w tych dziesięciokrotnie mniejszych jednostkach, tej dziesięciokrotnie mniejszej jednostce hektopaskale razy decymetry sześcienne muszę wartość tej stałej pomnożyć razy 10 i stąd stała gazowa może być również wyrażana jako 83,14 hektopaskali razy decymetry sześcienny przez mol razy kelwin. To się może przydać, tak jak mówiłem już często w zadaniach występują hektopaskale i decymetry sześcienne. Co jeszcze? Dwie ciekawostki jeszcze o stałej gazowej, które może bezpośrednio nie będą potrzebne w takich typowych zadaniach. No może się w zadaniach z fizyki czasem pojawią, ale też nie jakoś super często. Na pewno nie będą to istotne informacje, jeśli chodzi o zadania z chemii, takie podstawowe, ale można jest to też ciekawostka, można też to tutaj zaznaczyć. Otóż mówiłem, że stała gazowa jest powiązana dosyć ściśle z dwiema innymi stałymi i faktycznie stała gazowa to yy, możemy, ją, możemy zapisać, że R to jest Na razy Kb. Cóż takiego jest Na i Kb? Na to jest stała wogadra, to już na pewno doskonale wiecie, a Kb jest to stała Boltzmana. I tutaj też są dwie stałe, które, które są no istotne niezwykle. One, ich iloczyn daje nam stałą gazową. I teraz tak jak liczba, stała awogadra jest to liczba cząsteczek w molu. No to spójrzcie tutaj, że to wyrażenie możemy łatwo przekształcić. Wychodzi nam, że KB to jest R przez Na. I teraz tutaj nie będziemy w tym momencie nie będziemy w tym momencie mówić specjalnie wiele o tym KB, ale tylko sens fizyczny jego. Zobaczcie, że możemy na pewno tutaj wywnioskować z tego zapisu. Jeżeli R to była energia, praca powiązana z jednym molem gazu to coś związanego z jednym molem, energia związana z jednym molem. No to Kb to będzie energia związana z jedną cząsteczką, z jedną molekułą, jednym indywiduum w tym gazie. No bo jeżeli to, to R, które odpowiada jednemu molowi, podzielimy przez stałą awogadra, czyli liczbę indywiduów w molu, no to Kb będzie musiało odpowiadać tej energii dla jednej, jednego indywiduum, dla jednej cząsteczki. No i jeszcze druga zależność. Otóż stała gazowa. Jest równa różnicy między ciepłu, ciepłem molowym gazu doskonałego przy stałym ciśnieniu, a ciepłem molowym gazu doskonałego przy, stałym, przy stałej objętości, właściwym, ciepłem właściwym molowym. Tutaj też to, to są zagadnienia, z kolei z takiej już termo, termodynamiki, też to jest ta różnica jest faktycznie między tymi dwiema wielkościami. Przy stałej mierzonymi przy stałym ciśnieniu, i przy stałej objętości jest równa stałej gazowej. Tutaj z tej zależności też wynika pewna ciekawostka, mianowicie R jest dodatnie, prawda? 8314, no to dodatnia jest liczba, czyli jeżeli tutaj tę ostatnią zależność, którą przedstawiliśmy sobie, powiążemy z tym, że R jest dodatnie, wynika z tego, że CP zawsze będzie większe od CV, czyli to ciepło właściwe molowe gazu przy stałej objętości czyli CV będzie zawsze mniejsze od tego CP czyli przy stałym ciśnieniu. Wynika to z tego, że w przypadku stałej objętości gaz nie może wykonywać pracy. Po prostu gaz wtedy nie wykonuje pracy, nie może się rozprężać i cała energia, którą dostarczamy do niego w skutek w postaci ciepła jest zużywana, przechodzi w temperaturę tego gazu. A w przypadku Ciepła mierzonego pod stałym ciśnieniem, gaz może się rozszerzać, czyli może wykonywać pracę. I to ciepło, które dostarczamy do niego, nie jest całkowicie konsumowane na wzrost temperatury, czyli wzrost tej energii wewnętrznej, ale jest również część z tego ciepła jest zużywana na wykonanie pracy przez ten gaz. Dlatego te ciepła zawsze będą w takiej relacji, że CP zawsze będzie większe od CV. I akurat dla gazu doskonałego ta różnica jest równa R. Mówiąc o równaniu stanu gazu doskonałego, nie możemy pominąć zagadnienia związanego z objętością molową gazu. Tak jak masa molowa jest to masa jednego mola danej substancji, to tak objętość molowa jest to objętość jednego mola danej substancji. I teraz Niekoniecznie to musi dotyczyć oczywiście gazu. My to sobie za chwilę odniesiemy do gazu, no bo jednak tutaj prowadzimy jakieś tutaj rozważania na temat równania stanu gazu doskonałego, ale objętość molowa może być liczona również dla, em, dla cieczy na przykład. Czyli objętość molowa będzie to objętość, która, jaką zajmuje jeden mol substancji. Jej jednostką podstawową to metry sześcienne na mol, jako to jednostką podstawową objętości jest metr sześcienny, dlatego tak jest. I ta objętość molowa y, musi być podawana dla określonych warunków. Dla określonych warunków, żeby można to było ze sobą porównać. I najczęściej te warunki, dla których podaje się objętości molowe, to są warunki, tak zwane warunki normalne. Co to są te warunki normalne? Warunki normalne to określone ciśnienie i temperatura. I tak ciśnienie. Normalne to 1013,25 hektopaskala, czyli to by była jedna atmosfera, i temperatura normalna to 273,15 Kelwina. Byłoby to 0 stopni Celsjusza. Tutaj warunków normalnych nie możemy oczywiście mylić z warunkami, z warunkami standardowymi, dla których te wielkości ciśnienia i temperatury są troszeczkę inne. Co natomiast z objętością molową? Objętość molowa gazu już również jest najczęściej określana dla objętości, dla tych warunków normalnych. I teraz zobaczcie, że jeżeli my skorzystamy z równania Clapeyrona, czyli z równania PV równa się nRT i chcielibyśmy wyliczyć objętość, jaką zajmuje 1 mol gazu, no to to równanie przekształcilibyśmy do postaci V równa się nRT przez P I teraz w przypadku objętości 1 mola, co byśmy tu podstawili? Za 1, za n oczywiście podstawilibyśmy 1, bo to ma być 1 mol. Za r postawilibyśmy, no to zależy w czym chcemy wyliczyć, prawda? Jeżeli chcemy wyliczyć w metrach sześciennych, no to byśmy postawili 8,314. Jak w decymetrach, no to 83,14. T to będzie 273,15. No i teraz... Ciśnienie. Jeżeli R podstawiłem w tych jednostkach podstawowych, no to ciśnienie również muszę podstawić w paskalach, czyli będzie to tyle. Jeżeli R bym podstawił w jednostkach decymetry sześcienne na hektopaskale, mógłbym to oczywiście podstawić w hektopaskalach. No i jaki tu wynik uzyskujemy? Jeszcze zanim ten wynik napiszę, to zwrócę uwagę na jedną rzecz. Zobaczcie, że tutaj w tym równaniu nigdzie nie ma zależności od tego, jakim my gaz liczymy. Czyli tak naprawdę tutaj no, wiadomo, równanie Klapierona jest dla gazów doskonałych, ale my już sobie powiedzieliśmy, że ono całkiem dobrze pracuje dla takich umiarkowanych warunków, również dla gazów rzeczywistych. Czyli jeżeli liczyłbym to dla gazów rzeczywistych, no to tutaj nigdzie nie ma e, odniesienia do tego, jaki ja gaz liczę. Czyli to znaczy, że w tym przypadku ta objętość molowa będzie dla każdego gazu taka sama ona dla każdego gazu będzie taka sama i będzie równa w metrach sześciennych będzie to 0, około 20, 00224 metra sześciennego na mol dokładnie objętość molowa e, możemy ją zapisać jako 22,415 decymetra sześciennego na mol 22,4 decymetra sześciennego jak najbardziej wystarczy takie zaokrąglenie tutaj najczęściej ta objętość występuje właśnie molową wyraża się najczęściej w tych decymetrach sześciennych na mol, no bo to jest jednak jednostka taka bardziej, bardziej chyba praktyczna. Metr sześcienny to jest dosyć dużo gazu i w takich no, normalnych reakcjach czy obliczeniach, no to ten decymetr jest praktyczniejszy, ale można bez problemu go na metry sześcienne przecież przeliczyć. I to jest objętość molowa gazu doskonałego w warunkach normalnych, ale tak jak już powiedzieliśmy, w przypadku gazów rzeczywistych również możemy taką objętość molową jak najbardziej Przyjąć. Dla gazów rzeczywistych ona oczywiście przy bardzo dokładnych obliczeniach nieznacznie odbiega od tej, ale to są naprawdę niewielkie różnice. Takie, że są one do pominięcia i jak najbardziej możemy przyjąć, że mol każdego gazu w warunkach normalnych zajmie 22,4 decymetra sześciennego. Spójrzcie, że to tak naprawdę my potwierdziliśmy tu, czy nawiązaliśmy do prawa Avogadra. Bo przecież w prawie Avogadra była mowa, że w w określonych warunkach ciśnienia i temperatury, no mamy określone warunki ciśnienia i temperatury, są to warunki normalne. W jednakowych objętościach gazów znajduje się jednakowa liczba cząsteczek, czy indywiduów budujących gaz. My tutaj podeszliśmy do tego z innej strony. Policzyliśmy sobie, jaką objętość będzie zajmował jeden mol gazu, czyli jaką objętość zajmuje jednakowa liczba tych indywiduów budujących gaz. I faktycznie wychodzi dla każdego, że to będzie tyle samo w przybliżeniu. Będzie to tyle samo. Więc ta objętość molowa dotyczy wszystkich tutaj gazów. Możemy dla wszystkich gazów ją stosować jak najbardziej w takich warunkach, niezbyt ekstremalnych w zadaniach, jak najbardziej jest to dopuszczalne. Oczywiście objętość molowa tych gazów będzie się zmieniała w zależności od warunków i tutaj inne prawa gazowe nam podpowiedzą jak. Jeżeli będzie rosła temperatura, to objętość jednego mola będzie rosła. Jeżeli będzie rosło ciśnienie, to ta objętość tego jednego mola będzie spadała. Więc to możemy bardzo łatwo w sumie z równania Clapeyrona przeliczyć. Bo spójrzcie, że tak jak przekształciliśmy to równanie V równa się nRT przez P. Jeżeli podstawilibyśmy inne warunki ciśnienia i temperatury, to by nam wyszła inna objętość i byłaby to objętość molowa w tych innych warunkach, niekoniecznie w warunkach normalnych. Z równania Clapeyrona można jeszcze jedną ciekawą i istotną informację wyciągnąć. Mianowicie równanie Clapeyrona można powiązać bardzo łatwo z gęstością gazu. Oczywiście znów tutaj obowiązują te obostrzenia, że będzie to gęstość gazu gęstość gazu doskonałego, ale możemy też to stosować do gazów rzeczywistych z dobrym przybliżeniem. Tutaj Gęstość gazów jest oczywiście stabilizowana najczęściej i można znaleźć gęstości, gęstości gazów praktycznie dowolnych, ale to są zawsze gęstości w jakichś konkretnych warunkach. A jeżeli na przykład chcielibyśmy policzyć gęstość gazu w innych warunkach, no to już tutaj musimy jakoś do tego przysiąść i policzyć to w pewien sposób. No bo na pewno nieraz się zastanawialiście, siedząc na przykład przy obiedzie, jaką gęstość ma azot w warunkach, w których jecie ten obiad, czyli w temperaturze w, jaka panuje w waszym pokoju i w tym ciśnieniu, jakie jest. To na pewno nieraz Was nurtowało i równanie klapejrona da Wam odpowiedź na to pytanie. Zobaczcie, równanie klapejrona ma postać PV równa się NRT. Tutaj na razie nie ma nigdzie gęstości, ale tę gęstość za chwilę sobie tutaj wprowadzimy. Mianowicie mamy już pewną część, która do gęstości doprowadzi. Mamy V, no bo gęstość. To jest oczywiście masa przez objętość. Gęstość to jest masa przez objętość. I teraz objętość już mamy, nie mamy masy. Trzeba by było wprowadzić tutaj masę do tego równania. W czym możemy tą masę przemycić? No na pewno nie w ciśnieniu, na pewno nie w stałej gazowej, to już odpada. No i w temperaturze raczej też nie. Zostaje nam jedynie liczba moli. Faktycznie przecież liczba moli jest z masą powiązana, no bo liczba moli Liczbę moli możemy wyznaczyć w sposób taki, że masę mojej próbki podzielę przez masę molową, czyli masę tego gazu, który powiedzmy mam, podzielę przez jego masę molową, czyli przez duże M. I teraz jeżeli to równanie e, zapiszemy w ten sposób, to spójrzcie, że je można bardzo łatwo przekształcić do takiej postaci. Podzielę to na razie powiedzmy sobie tylko obustronnie przez V. I będzie, będę miał, że P to jest M przez V. M tu niech na razie zostanie. RT. To, co jest tutaj, to jest nic innego jak gęstość. To jest nic innego jak gęstość. Uporządkujmy to D RT przez M. Przekształćmy faktycznie na gęstość. Więc ID to będzie P razy M. Przez R razy T. Czyli wyszedł nam bardzo prosty wzór na gęstość dowolnego gazu. Dowolnego, no bo tutaj, tak jak w przypadku równania Clapeyrona i zobaczcie, wyliczania e, tej objętości molowej, w tym miejscu nie mieliśmy tutaj żadnego odniesienia do tego, o jakim gazie mówimy. Tutaj tego nie było. Ale w przypadku... Gęstości. Już mamy to odniesienie. Pojawia się tu duże M, wielkie M masa molowa, a masa molowa jest oczywiście inna dla poszczególnych gazów. No mogą być gazy o takiej samej masie molowej, ale generalnie yy, każdy gaz ma jakąś swoją masę molową. One mogą się powtarzać, ale, ale możemy dla każdego gazu przypisać tę, tę masę, masę molową. N. Czyli tutaj już ta gęstość od rodzaju tego gazu zależy. No i jest to zrozumiałe, bo przecież jeżeli gęstość by nie zależała od rodzaju gazu, no to nie mówilibyśmy, że wodór jest najlżejszym z gazów, no bo by nie był, bo by był taki sam, m, tak samo, taką samą gęstość, by miał jak heksafluorek siarki, który jest jednym z tych cięższych gazów. No i teraz tutaj w tym przypadku gęstość. Ewidentnie zależy od masy molowej, i im większa masa molowa, większe to duże M, to gęstość jest większa. Jest to sensowne. Im wyższe ciśnienie, gęstość jest większa. To też jest, zobaczcie, sensowne, bo przy większym ciśnieniu ja ten gaz bardziej upycham. Czyli w jednostce objętości ja zmieszczę więcej tych cząsteczek, bardziej go opchałem, jest większa gęstość. Stała gazowa, no to oczywiście stała, więc tu nie ma co dyskutować. No i temperatura. Jeżeli temperatura rośnie, gaz się rozszerza. Jeżeli może, oczywiście, no bo jak nie może, no to się nie rozszerza. Ale jeżeli, się, jeżeli może, to się rozszerza. A jak się rozszerza, to jego gęstość maleje. Czyli, no bo w jednostce objętości mniej jest upchanych tych cząsteczek. Czyli tutaj ta zależność też jak najbardziej jest zrozumiała. Dzięki temu prostemu przekształceniu równania klapierona możemy policzyć gęstość dowolnego gazu w dowolnych warunkach. Z zaznaczeniem, żeby nie były one za bardzo ekstremalne, no bo wtedy to równanie klapejolana po prostu nie działa. Jeżeli chcielibyśmy jednak te warunki no, bardziej ekstremalne uwzględnić, no to tutaj już musimy skorzystać z innych, bardziej dokładnych równań stanu, jak choćby wspomniane równanie wirialne czy równanie van der Waalsa, które wprowadzają w swojej postaci dodatkowe współczynniki, dodatkowe wyrazy, które mają za zadanie polepszenie tych wyników. No ale to już są równania. Dość skomplikowane obliczenia jest dosyć skomplikowane, dlatego też tutaj nie będziemy już o nich mówić. To by było tyle, jeśli chodzi o równanie stanu gazu doskonałego. Dziękuję i do zobaczenia.